Cześć, witam was w kolejnym odcinku singla. Tak, bardzo dawno nie było singla, dlatego się zająłem serwerem i w ogóle, a single nie może przecież umrzeć, to jest nasza główna seria, nie mogę go na rzecz jakiegoś serwera poświęcić, halo. Dobra, powiem wam tak, dzisiaj zajmiemy się, tak jak możecie postać pod tytule autostradą. Tak, autostradą, którą zrobimy w endzie, w tym miejscu, gdzie się dojeżdża do samej platformy do zabijania Endermanów, nie? Będzie wiadomo, z lodu. Tutaj mam shulker boxa, w którym mam no, zbitego lodu trochę. Wiem, że ten niebieski jest najszybszy, ale niebieskiego typowo nie znalazłem. Znalazłem, będzie był zwykły lód. Po prostu zbierałem zwykły i z niego ten zbity skraftowałem, bo da się skraftować, tak? Jakby ktoś nie wiedział. I oprócz tego jeszcze uzbierałem trochę kobla. Myślicie sobie, kurde, mało. To teraz patrzcie. Tutaj te skrzynie są praktycznie całe, ale to całe w koblu. Więc no, troszkę pozbierałem, troszkę pokopałem. Troszkę diaksów przy tym tutaj znalazłem więcej, bo byłem mniej. Nie mam dużo diaksów jakoś tutaj bardzo, ale się tak na tym nie skupiam. Na razie, bo nie potrzebuję, nie? Dobra, jeszcze sobie jakieś rzeczy tutaj przyszykujemy, bo myślę, że na pewno to, co nam się przyda, to obsydian. Prawie bym miał idealnie, ale to ten jeden set zbieramy nawet tam w endzie. Po to, żeby z jednej i z drugiej strony, to ja tu chcę zrobić ender chesta, który będzie sobie łódeczka, nie? Bo one są ogólnie przydatne, tak jak mam na przykład z tym zrobione, z wagonikiem, nie? Jak jest kolejka ta do endu, bo ją się typowo nie wraca kolejką, tylko jak wracasz z endu, to cię daje tam, gdzie się ma respa. Więc tak to zrobimy. Tylko przerobany jestem, że trzeba zbierać kobel, bo gdyby nie to, że endermany podnoszą dirta, to bym z dirta budował platformę, bo mam dużo więcej dirta. Dirta mam też chociażby tą skrzynię zapchaną, bym go trochę wykorzystał. Ale nie, bo endermany podnoszą dirta. I fakt, że one są tam przez tego endermita tam no od razu kuszone, że tak powiem, ale jednak no mogłoby być tak, że zdążyłby podnieść i byłaby po prostu dziura w platformie. A to nie o to chodzi, żeby one nam platformę psuły, nie? Więc dobra, jeszcze to, co nam się przyda, to dwoje oczu kresu. Weźmy sobie jedna nam pałeczka Blaze'a wystarczy. Tak, i mam założonego swojego skina świątecznego, jakby się ktoś pytał. Mam nadzieję, że go pamiętacie. Tylko kolor włosów nie zmieniłem, żeby pasowało mniej więcej do tego, co mam normalnie. Bo w tym moim zwykłym też zmieniłem, tylko troszkę widać, bo wiadomo, pod kapturem, nie? No, mój świąteczny skin. Taki fajny. Za dużo go nie zmieniałem. Myślę, że jest ok, taki jaki był, tylko mówię, te włosy zmieniłem tylko. Żeby kolor pasował. I to tyle. Przez ten okres taki powiedzmy świąteczny będę sobie miał tego skina założonego, bo jakoś tak zawsze mam. Tak samo jak przez okres Halloweena, te parę dni miałem tylko takiego bardziej creepy skina swojego, nie? Wersję zrobiłem. Dobra, to chyba wszystko mam. Jeszcze łódka się przyda. Bo ten jeden obsydian, żeby było nad Wender Chest, to tam se jakieś wieżyczki w endzie skopiemy, nie? I teraz jakaś łódka jeszcze, nie? Żeby mieć już od razu. Może być nawet ciemnodębowa i mi słuchawki rozłączyło. Ej, czemu mi rozłączyłeś słuchawki? Czemu mi się słuchawki rozłączyły? No. Ja nie rozumiem tego. Jest dźwięk nich one. Takie pszt. Jeszcze taki dźwięk, że aż podskoczysz, nie? Dobra. To teraz na pewno wszystko mam, żeby się nie wracać. Żeby nie jest tak jak na serwerze, że piszesz ukośnik home, bierzesz co, to co potrzebujesz i piszesz ukośnik back i wracasz. To tak tutaj nie. To jest zwykły survival bez żadnych pluginów, komend. W ogóle taki najbardziej taki czysty, taki no bez jakiegokolwiek takiego ułatwiania sobie tego typu rzeczami. Chcę w tym odcinku na pewno to dzisiaj zrobić, jak zostanie ewentualnie czasu, to trochę platformy jeszcze budujemy. Ale chciałbym tą platformą tak poważnie się już zająć sam, bo jak mam tyle kobla, to tylko kwestia budowy jest, niż zbierania, więc to jest ten plus. Trochę tego singlera aktywować, te odcinki starać się chociaż nagrywać regularnie z niego, tak jak mam zaplanowany sobie właśnie na tory. Żeby był i jakieś też live'y robić. Staram się też może jutro zrobić jakiegoś live'a, jak mi się tam uda oczywiście. Bo dzisiaj raczej nie zrobię. Więc nie, strasznie mało w ogóle
na tym snapshocie FPS-ów to jest 15 pre-release 6, nie? Na tym poprzednim, na którym grałem, to było chyba pre-release 3 w ogóle, miałem dużo więcej. Więc nie wiem, co oni tutaj takiego dowalili. No ale dobra. Najważniejsze, że się da grać, nie? Nie jest to jakoś takie bardzo wkurzające. Będzie być więcej. Chociaż przynajmniej na razie to mi się nie wydaje. Dobra, jeszcze co, to trzeba te pochodnie skosić. Ten lód, żeby robić autostradę, coś nie wiem. Ja nie mam tego poświetlane. Tam się pełno Endermanów wyspie. To będzie trzeba naprawić. To się daje co drugi blok, bo nie trzeba dawać no, na każdym. Bo to niepotrzebne, wystarczy co drugi, nie? No wiadomo, zrobię też jakieś barierki, żeby nie wypaść. Ile to jest tych enderperów? Niepotrzebnie dawałem tego endermida tam już. Mi tutaj ciężko budować i muszę ściszyć endermany, nie? Wrogie stworzenia. Ale no nawet na tyle, bo żeby może nie było aż tak źle. Dobra, weźmy sobie shulker boxa, sniko, wood. Okej. Ryzykowne, bo mógł spać. Znaczy stracił mu tylko 6 lodu, ale sobie shulker boxa stracił. To sam w sobie jest dość cenny jednak, nie? Dajemy co drugi, myślę, że co drugi mamy też pochodnie, żeby tutaj się nie respiły endermany, nie? No, myślę, że tak zrobimy sobie. Słuchaj, a nie. Nie, czekaj, tu mam sygnacza właśnie. Trzeba z niktaczem, jeżeli się chce odzyskać oczywiście. A szkoda byłoby stracić nawet taki jeden dodaczek. Dobra, idź stąd. No, sio. Mówię, tutaj co drugi nam pochodnie wtedy, bo wtedy będzie oświetlone. Nie będzie problemów, chociaż... Jak tak jest, to go mogę zrzucić, się nie tepnie, nie? Bym się zdziwił, bzik, kurde, obok mnie i mnie zrzuca. Takie karma wraca, nie? Tutaj ten tak samo. Wypierdzielaj stop. Patrz no, co za... O właśnie, ten mnie zdążył walnąć. Dobrze, że mamy nitrę. To było niezłe. W ogóle, że zdążyłem sobie fajerwerki, przecież miałbym dużo czasu, bo jak już zacząłem szybować, to wolniej spadałem, nie? Ale kurde, i tak, nie? Jaki stres. Dobrze to mytrę mieć założoną, nie? Jak się tej robi. Jak są takie prace na wysokościach, że tak powiem. Dobra, dajmy tutaj tak co drugi, nie? Jak mówiłem, żeby było oświetlone, żeby mi się tej żaden nie respił i nie przeszkadzał w tym. Niby nie jest jakieś bardzo długie, ale będzie się szybciej do samej ekspiarki jechało. Ja z tą ekspiarką się już długo, bo po prostu dużo nie grałem, nie? Tak to bym miał ją już dawno gotową, nie? Mam na nią mniej więcej pomysł, jeżeli chodzi o te rzeczy na dole. To nie będzie jakieś duże. Bo jakieś niepodstawowe myślałem, że tam był, żeby tam też jakiś enchant był, jakieś kowadła, nie? Żeby po prostu, no, było to jeszcze bardziej użytkowe. Tyle, tamte pomieszczenia zrobię ładnie. Platforma nie musi być ładna. Bo projekt jest bliskiego, nie? A, nikogo to nie dziwi. Znaczy, wszyscy są właśnie zdziwieni. Dobrze, weźmy sobie stąd kropla. Znowu tak na krawędzi go położyłem niebezpiecznie. No, dobra. Więc tak, zróbmy sobie. Tutaj musimy też szerzej, bo będzie za wąsko, się łódką nie zmieścimy. No i myślę, że tutaj można na tej wysokości na spokojnie łódka nam zlecieć nie powinna. Mam nadzieję, ale wywoz spędzi. Tak, bo w ogóle miał być maraton z singla, ale... Słuchajcie, wyniknęła taka sytuacja, myślę, że mogę wam na spokojnie powiedzieć o niej.
nagrywałem, miałem zrobioną tą autostradę, właśnie identyczny sposób, nie? Ja ją robię drugi raz. Zrobioną autostradę, spoko, zacząłem tam budować ten dół. Matko i Lendermanów. Nie? Zacząłem budować tam ten dół, te pomieszczenia, spoko, nie? Prawie ta forma była w ogóle skończona. A tak to, że do tyłu też jestem. I spoko, nie? I mieliśmy iść do jakiejś jaskini. Pozbierać żelazo. Bo tutaj tak troszkę na brak żelaza cierpię. Znalazłem po drodze, wiadomo, parę wiosek, nie? Parę świątyń tych pustynnych, bo akurat przez pustynię sobie leciałem. I z tej jednej świątyni chciałem przekozaczyć i wydostać się Enderperło. Że tam z tego szybu dolnego, gdzie są te skrzynki TNT, nie? Chciałem rzucić Enderperłę przez tą dziurkę i ten. Tak rzuciłem, że nie trafiłem. To mi odebrało trochę HP, a jak spadłem, to zginąłem. I nie mogłem znaleźć się przez długi czas. Akurat tutaj teraz telefon dzwoni, nie mogę odebrać. Na singlu cięcia nie mogę zrobić. Po nagraniu odzwonię. Po prostu szukałem tego, na piechotę tam latałem, nie? Nie znalazłem już po takim czasie, itemy pewnie zniknęły. Użyłem i save'a cofnąłem, zapis, nie? Ostatni zapis był właśnie jak wchodziłem wtedy, bo na nową wersję, właśnie tą 1.15 pre 3 wchodziłem i tam przy okazji tego właśnie zrobiłem kopię zapasową, bo wiadomo, on wtedy proponuje, żeby ją zrobić, nie? Ja wtedy jak tak proponuję, to jak najbardziej robię, żeby... Wow, co jest? Shift mi nie załapał, widzieliście to? Cofnąłem do tego momentu właśnie i to było przed tym wszystkim, co zrobiłem podczas tych odcinków, które nagrałem na maraton. I do tego maraton się nie ukazał, bo uznałem, że nie wrzucę tych filmów. A mogłem, bo bym po prostu to nadrobił, bym to miał zrobione i byście to już dawno widzieli. Tylko bym sobie to samemu naprawił. Tyle. Jednak się trochę tam wkurzyłem i uznałem, że nie, już będę, już walę ten maraton, trudno, zrobi się kiedy indziej, nie? Zrobię wam kiedyś na pewno jeszcze ten maraton, szykuje się też przecież live 12 godzinny, chociaż nie wiem, czy do niego dojdzie, musi być więcej subów, bo jak jest 501, to podczas live'a, jak zobaczą jeszcze, że specjal na 500 subów, że tam... czy tam spóźniony specjal na 500 subów, się znajdą śmieszki, które jak zobaczą, że jest 501, to subskrybują, żeby było poniżej. A to nie o to chodzi, nie o to mi chodzi. Serio. Ja wam teraz naprawdę mówię to szczerze, osobiście to oświadczam, jak podczas live'a 12-godzinnego spadnie, chociaż na chwilę, poniżej 500 subów, to wyłączam live'a. I nawet zapis usuwam. Niezależnie od tego, ile by trwał. Nawet jeśli to by było, nie wiem, 11.59. To bym tak zrobił. Chociaż nie wiem, jakby to tak było, że na chwilę dałbym po prostu czas, jeżeli nie wróci, to wtedy, nie? Bo mamy go razem z WZ-em robić, nie? Tego live'a. Dobra, tutaj to mamy. Teraz trzeba tam polecić tego jednego opsa dokopać, nie? Po prostu z wieżyczki sobie zapożyczę. Jednego. Czekaj, teraz my tam. Bo synktacz nie ma żadnego efficiency na sobie. I właśnie ten będzie szybciej. Dobrze. Ja ściszę telefon. Zrobić ender chesty, nie? Z jednej i, i drugiej strony. Chciałem pokazać, ale przecież zapomniałem, że lecę. Krafnik mam tutaj, dobrze. I endermany zapchną. Auć. Zrobię tu jednego. Użyjmy sobie tego od razu, tylko... Tymi... Stąd idź. Też. Mi się tutaj... Nie tepajcie, naprawdę, bo... Jest.
Co ja tutaj mam z nim? Ja przez chwilę nie włączę, bo mi Ender nic nie. Zresztą mam zablokowany nawet, nie? To jest złe, że ja dałem teraz tak. Mógłbym niby tam spróbować zablokować, ale boję się, że jeżeli one nie będą spadały od razu po tym, jak biegną, że będą... Boję się, że będą miały okazję zabić Endermita, nie? W sumie zrespienie nowego to nie jest nic tam ciężkiego. Więc może w sumie nawet jak mam name taga jakiegoś jeszcze, to poświęcę tego i go zabiję tam, żeby mieć spokój, nie? I go dam... Nie, no to jest... No pewnie, pewnie, jeszcze mnie zrzucicie. Nie, no to jest przesada. Polecę do domku zacząć, czy mam name taga. Więc potem zrobić sobie nowego. Go chyba utłukę na razie, bo niepotrzebnie go dawałem na początku, bo mam teraz problem z tymi Endermanami tam. Dość spory, bo mi przeszkadzają mocno. Będzie gotowe to miejsce, gdzie one spadają, do zabijania ich takie bezpośrednie. Czy mógłbym takie zrobić, ale nawet jak one mi tak tam spadają, to jest ciężko cokolwiek robić przy nich. Dobra, mam jakiegoś? Mam. No dobra. Po prostu idziemy go ubić tam, nie? Żeby mieć spokój od tych Endermanów, nie? Już sobie tutaj podlećmy. Nie będę już na piechotę tutaj biegał. Dobra. Sorry za nietoperze, nie? Jedźmy. Musimy po prostu sprawdzić, czy mam na pewno name taga, żeby potem nie bawić mieć bieganie po lokacjach z nadzieją, że gdzieś w skrzynce znajdę, nie? To nie jest tak jak na serwerze, po raz kolejny pozwolę, że da się go skraftować, bo my tam mamy dużo takich ułatwień zrobionych, serio, że może być skraftowania właśnie name taga, nie? Właśnie komendy na typanie, na home'a i w ogóle. To ułatwia, ale jednak jakby to miało być też tej na singlu, to by to nie było, nie? Przyjemne. O nie, nie, nie! Ciebie tutaj nie powinno być, o właśnie. Nie wiem, co to było. Mogę potrzęsła. Gast jeszcze strzelił. I portal zniszczył. Byłoby nieciekawe. Też tutaj to pomieszczenie z tym portalem samym trzeba zrobić. Stoją mi jakieś etki na drodze? Nie stoją, to sobie użyję tego tutaj od razu, nie? I patrzcie, niby to nie jest jakiś bardzo długi odcinek drogi, nie? Ale... Można sobie przyspieszyć podróż. Dobra, lećmy tam, do góry. I go po prostu zabijmy na razie, bo... One mi nie dadzą nic zrobić. Słuchaj. O nie. Jak ja go nazywam? A, tak jakieś randomowe znaki. Dobrze. Tutaj był ten wagonik. Potrzebny byłby mi teraz tor. O nie, czuję się jak Endermit. Czekaj. Tak było. Tak. Ten wagonik tutaj po prostu nam jest spokój teraz. Fakt, że ich tu będzie pełno. Ale na dole będę miał spokój, nie? Jak ja tam na dole na razie pracuję. Zresztą nawet jak będę robił platformę samą, to będzie mi łatwiej, bo nie będą mi biegały. Trzeba teraz tych podobijać tylko. I mieć spokój od nich na razie, nie? Jeszcze jacyś, ty. Jeszcze tutaj są na tym, też się ich pozbędę. Tylko skoczyć najpierw bym chciał. Wow, 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 spokojnie. Pozbędę, nie? Jeszcze jaki parkour? To nie było najdłuższego parkura, ale trochę się ta seria znudziła. Myślę. Fajne było to parę odcinków, śmieszne na pewno nieraz. Ale no, trochę się przejadło. Dobra, czekajcie, te enderperły trzeba powywalać. Za dużo tego się nazbierały mi, jak tutaj pochodziłem. Zostawię sobie tak
z dwa staki po prostu, żeby mieć na przykład do podróżowania szybszego. Tutaj też szywek. Tutaj też sprzątamy. Ekipa sprzątająca przyszła. Chyba zaraz tych makmobloków się pozbędę, bo jak i tak te endermanty nie spadają, to teraz makmobloki będą irytowały, nie? Wrzucam tak, a nie że z tym, z kontrolem i kół w ekwipunku, bo... no, czasami można przez przypadek jakiś inny przedmiot, na przykład coś z tego bym wziął, nie? Bym miał pod tym i by było nieciekawie. To tak wyrzucił. Dobra, co jest ty? Czasami jakiegoś lodu na to. Kobla. Już tam się nie przejmuję, że mi tu wpadają w przepaść, bo nie jest ciężko ich zdobyć. Tylko jest pełno. Też. I to się też szybko zbiera. Dobra. Tutaj zapełnimy to koblem, żeby dało się chodzić, nie biło mnie. Bo to też zbroję zużywa jednak, oprócz tego, że bije nas. Jest ogólnie nieciekawie. Chyba pójdę zaraz łeb ukręcę za to wycieranie się. Psuję wszystko. Dobra. To teraz zajmę tylko Ender Chesta z drugiej strony. Mamy spokój tych epków. Mówię, jak dokończę ekspertę, to wtedy będę mógł Endermita dać. Nowego. Trzeba zrobić jakąś blokadę, bo tak wylatujemy tutaj daleko, nie? Dajmy ten wędrz często tutaj, nie? Dajmy tutaj jakąś taką blokadę, zróbmy coś, nie? Jakąś... Może tak? Nie, tak to nie, tak to nie przejdę. Ach, co tutaj zrobić? Wiem jak. Wiem jak. Bardzo fajny sposób widziałem. Tylko muszę się wrócić, bo tam mam crafting. Bo chyba przecinarki nie mam. Bo lepiej byłoby nawet przecinarką, ale już bez przesady. Że murków użyć, nie? Tutaj też zrobimy. Blokadę dla łódki, nie? Co ty tu robisz? Ciebie tutaj nie ma być. Idź stąd. Że takie coś, nie? My przez to przejdziemy, a łódka jak ma ten taki pęd, to się nie zmieści przez to. Bo normalnie jakby wolno jechać, to by się zmieściło. O, to. I nawet patrzcie, jak zaczynam hamować, to nie wyjdzie, a to nie o to chodzi, żeby się skupiać na tym, żeby już zaczynać hamować, nie? Chodzi o to, żeby samo wyhamowało, żeby to było jak najwygodniejsze. I teraz... I teraz zobaczymy w tą stronę. Bo to się też na tyle tak jedzie, że i tak się właśnie wyhamujesz na tym ładnie, nie? O! Mamy trochę czasu, to myślę, że nawet tutaj damy kobla po prostu, żeby nie było też tej takiej przestrzeni pustej. Jak teraz mam tyle kobla, to nie szkoda, bo i tak zostanie na późniejszą budowę. Mam jeszcze tutaj sporo, wezmę trochę. Wiecie, żeby tutaj zrobić ładnie się jeszcze bardziej to oświetlić tutaj na tych miejscach, żeby na pewno żadnych tutaj nie było. Tych... Też trzeba te oświetlić. Dobra, jestem. Dzięki singla najlepsze, nie? Często na nich tak sobie w ogóle staje coś zrobić, ale czasami trzeba, nie? Myślę, że to będzie dzisiaj ostatnią rzeczą, którą zrobimy, że jeszcze to i z drugiej strony. Bo na spokojnie wystarczy. Będzie dzisiaj autostrada gotowa. I będzie się trochę szybciej tutaj przemieszczało, nie? To idzie niż jakbym miał się od tyłu z shiftem, bo mogę po prostu tak sobie klikać, nie?
kłaść bloczki. Spoczko. Czy ładnie, bezpiecznie trochę, nie? Bo jakby ja nie wypadnę, ale łódka może wypaść. A w endzie ciężko łódkę, bo no, nie ma pod ręką nigdzie drewna, nie? Dobra, i teraz jeszcze ta strona nam została. Będzie akurat taki przyzwoity czas odcinka. Nie jakiś taki bardzo przesadny, ale jednak taki, żeby co obejrzeć, nie? I będzie w ogóle odcinek dzisiaj, bo ostatnio przez te poprzednie dni trochę nie było tych filmów. Chyba nawet wczoraj nie mieliście, no wczoraj nic nie wrzuciłem, przedwczoraj mieliście film. I to jeszcze na dodatek... Kupiłem. Nie, chyba w czwartek był. Need for Speed Heat chyba. No bo w środę wrzuciłem chyba nasz nowy dom. Serwera, nie? Po co tutaj nagrywaliśmy? No to już mieliśmy jakiś czas wcześniej nagrane, tylko ja musiałem się zabrać za montaż tego. A jeszcze potem problemy z renderem były. Vegas nie byłby Vegasem, jakby przy takim większym montażu czegoś nie zrobił, nie? Po prostu nie byłby Vegasem, jakby nie zrobił, jakby czegoś no, nie zepsuł podczas takiego większego montażu, nie? Dobra, mamy to. Jest bezpiecznie. Już tutaj nie będę dobudowywał już bez przesady. Więc myślę, że tutaj zakończymy sobie odcinek. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Też zasubskrybujcie kanał, jeżeli nie subskrybujecie, bo widziałem, tak patrząc po statystykach, że sporo osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje, więc polecam to zrobić, żeby być też na bieżąco ze wszystkim. To nie gryzie, a bardzo mi pomaga i zwiększa szansę, że nie zakończę 12-godzinnego live'a, który będzie naprawdę za niedługo. Jeszcze nie wiem kiedy, ale wam na pewno powiem. Ale jak zasubskrybujecie, to zmniejszacie szansę na to, że live 12-godzinny się skończy wcześniej przez to, że suby spadną, nie? No. Bo się takie śmieszki zdarzają, niestety. Myślę, że to jest wielce śmieszne. A sami by płakali, jakby w takiej sytuacji byli. Bo okropnie to nie zasięgi ostatnie, nie? Dobra. Już tutaj nie przedłużam. Trzymajcie się i cześć. Hej, hej.